Dzień dobry Państwu. Giganci istnieli naprawdę. To naukowy fakt. Za chwilkę przytoczę poważne źródła. Mimo tego, gdy to wypowiedziałem, zapewne przeszło Cię takie bardzo, bardzo dziwne uczucie na granicy niedowiary, i co ten facet bredzi. To bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że jeszcze w XIX wieku. Odkrycia archeologiczne, w których to znajdowano szczątki gigantów i zupełnie normalnie, naukowo przeprowadzano wydobycie archeologiczne, przedstawiano dowody naukowe, a następnie uznawano te odkrycia za fakt. Archeologiczne były całkowicie na porządku dziennym w XIX wieku. W pierwszej części wieku XX zrobiło się to już takie bardzo, bardzo mocno pase. Natomiast po II światowej, wydobycia tego typu, odkrycia tego typu, zaczęły spełniać znamiona tzw. zakazanej archeologii, czyli. Zaczynało się dziać coś bardzo, bardzo dziwnego. Ludzie, którzy dokonywali takich odkryć archeologicznych, zaczynali mieć problemy, społeczność naukowa zaczynała się od nich odsuwać. Bardzo często też w sposób dziś już dość powszechnie znany, ale wówczas to była całkowita nowość, niszczono im życie. Na przykład zaczynano grzebać im w życiorysach, i mówiono, że nie, to niepoważne, jest to znalezisko, a w ogóle co tam znalezisko? Ten facet to żonę zdradza, albo tego pana żona bije, albo coś dziwnego zaczynało się dziać. O sposobach tego typu działań mówiłem bardzo długo w materiale i dokładnie w materiale pod tytułem Zakazana rychologia, do którego link dam. W pierwszej linii opisu, żebyście sobie mogli dokładnie przypomnieć to zjawisko w bardzo, bardzo szerokiej gamie, nie tylko jeśli chodzi o kości gigantów, ale również jeśli chodzi na przykład o um, urządzenia technologiczne, które przeczą naszej dzisiejszej wiedzy archeologicznej, bo okazuje się, że już kilka tysięcy lat temu z, yy, były w użyciu rzeczy, które pasują do technologii, którą my dopiero dzisiaj poznajemy. One były kilka tysięcy lat temu. Ale wróćmy, drodzy państwo, do tych gigantów. Gigantów, których istnienie jest faktem. Jak już podkreślałem, za chwilę powołam się na rzetelne źródła. Yy, I o których w XIX wieku mówiono zupełnie normalnie. W pierwszej połowie XX wieku pase po II światowej zakazana rochologia, nie mówimy... Le... Po co o tym mówić, to niedobra jest, mogą ci zniszczyć życie, mogą ci zniszczyć karierę. Pytanie dlaczego? Bo, co jest bardzo, bardzo ważne, nie mowa tutaj o jakichś pojedynczych osobnikach, których gigantyzm mógł wynikać po prostu z kwestii no, specyficznego doboru genów. No, wszyscy w rodzinie y, o całkowicie klasycznym nazwijmy to budowie ciała i nagle ktoś bardzo, bardzo wysoki. Nie. Tu mówimy, drodzy Państwo, o całych społecznościach, całych plemionach, całych ludach. Nie mowa też tutaj o gigantach, którzy zostali stworzeni w sposób sztuczny, czyli na przykład poddawano dzieci już od maleńkości przeróżnym procedurom, nazwijmy to quasi medycznym, które miały na celu wydłużenie ich kości. Nie, 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 jeszcze raz podkreślę, mowa tu o całych ludach, którzy byli gigantami w sposób naturalny. Nie anomalia biologiczna, nie sztuczna ingerencja, choć ta sztuczna ingerencja, która pojawiała się wśród bardzo, bardzo wielu y, cywilizacji praktycznie na całym świecie, też daje bardzo dużo do myślenia, kim ci giganci, drodzy państwo, byli. I zaczyna się tutaj robić bardzo poważne pytanie. Właśnie pierwsze: kim ci giganci byli? Bo znowu nie mowa tutaj o jakichś yy, humanoidach, którzy żyli bardzo, bardzo dawno temu i być może stanowią jakieś zaginione ogniwo ewolucji albo coś podobnego. Nie, 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 nie. Mowa wykobaliska archeologiczne jasno pokazują, że mowa tutaj o ludziach, którzy żyli na tym świecie jeszcze całkiem niedawno. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w czasie prekolumbijskim, czyli ile? Kilkaset lat temu, drodzy Państwo, przed przybyciem Kolumba byli? No i potem za czasów Kolumba. Zostali wyrżnięci, no ale jeszcze kilkaset lat temu byli, czyli to, to nie można ich traktować na równi, na przykład, z Australopitkiem czy, czy nawet tym ymm, Neandertalczykiem. No to są całkiem, całkiem współczesne rzeczy i tutaj zaczyna się pojawiać bardzo ciekawa hipoteza, albowiem, jak y, zdacie sobie sprawę, znaczy, warto zdać sobie sprawę z tego, że o gigantach różnie nazywanych mowa jest w prawie każdej starożytnej religii. W Piśmie Świętym też. Drodzy Państwo, Stary Testament, Księga Rodzaju, rozdział 6, wers 4. A w owych czasach byli na ziemi giganci. A także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodzili, rodziły. Byli to więc owi mocarze mający sławę w owych dawnych czasach. Wprost mowa o gigantach i sugestia, skąd się ci giganci brali, że, była, że były to istoty urodzone z córek człowieczych, czyli z ludzi, oraz z synów Boga. A jak znacie moje filmy na temat no, pewnych zagadek ukrytych w Biblii, to synowie Boga, to broń Boże, nie były te same istoty co ludzkość. Ludzkość to, byli, to były dzieci Boże. A synowie Boga, cóż, według teorii o paleoastronautach, to byli kosmici, starożytni kosmici, którzy Przybyli na Ziemię razem z dowódcą eskadry, dowódcą eskapady wziętym za Boga, czy też podszywającym się za Boga. I tu zapraszam do obejrzenia starego, starego tekstu o, o Bogu Jachwę, który być może, a w zasadzie o kosmicie, to się być może pod Boga Jachwę, drodzy Państwo, podszył. Ale, drodzy Państwo, Biblia to nie wszystko. Bardzo podobne informacje o gigantach znajdziemy na przykład w mitologii greckiej. O gigantach, choć inaczej zwanych, znajdziemy informacje również w mitologii sumeryjskiej Anunaki. Tam też, drodzy państwo, było o gigantach. O gigantach przeczytamy sobie w starożytnych pismach kultur azjatyckich, takich jak na przykład Hinduskie czy też chińskie, drodzy Państwo, o gigantach i to bardzo, bardzo podobnie opisywanych, choć różnie nazywanych. Wysokich, mocarnych, przywódczych, bardzo mocno związanych z pewną linią genetyczną, możemy przeczytać w prawie w zapisach pozostałych po prawie każdej starożytnej kulturze bardzo ciekawe. Może więc dlatego i za chwilkę przejdziemy sobie do innych rzeczy, może drodzy państwo. Więc dlatego yy, dowiaduję yy, ta jakby znaleziska archeologiczne potwierdzające fakt tego, że giganci na ziemi jeszcze tak niedawno istnieli. Wiąże się z pewnym przerażeniem, w które nagle wpadli rządzący tym światem i to zarówno rządzący nazwijmy to cywilnie jak i duchowo że jeżeli opis gigantów zawarty chociażby w Biblii i to wielokrotnie należy potraktować całkowicie dosłownie to może również inne rzeczy które są opisane w Biblii należy traktować nie jako przypowieści nie jako bajki tylko całkiem dosłownie z uwzględnieniem dzisiejszej wiedzy. A na przykład z uwzględnieniem dzisiejszej wiedzy, jeżeli poczytamy sobie o spotkaniach wielu świętych starotestamentowych z Bogiem, to możemy się bardzo mocno zastanowić, czy czasem Stary Testament w wielu miejscach nie opisuje spotkania ludzi starożytnych, prostych. Z kosmitami, gdzie statki kosmiczne zostały wzięte za wielką chwałę, ognisty rydwan i wiele tego typu rzeczy. A już, drodzy Państwo, opis przybycia Boga Jachwę na górę, na której to Mojżesz e, dostał 10 przykazań. No to jak kiedyś zrobiłem taki eksperyment i ten opis dałem niewierzącemu. E, Inżynierowi, który nigdy nie czytał Pisma Świętego, był z ateistycznej rodziny, i dałem mu troszkę przerobiony, tak, żeby nie wyczuł, że ten język jest taki bardzo, bardzo archaiczny. Dałem mu ten opis i przeczytaj, i co ty tu widzisz? No, no statek kosmiczny ląduje. Na jakiejś górze. No, pewnie dlatego, że miała płaski, ścięty szczyt, i się bardzo dobrze nadawała do lądowania. No, bo to wiadomo, jak jest takie. Twarde podłoże i płasko, to najlepiej lądować statkiem kosmicznym, prawda? Dzisiaj, już w ten sposób, na przykład, jak wracają te rakiety Lona Maska, to też właśnie bardzo twarde podłoże jest ważne. No, a na górze to zawsze lepiej, bo tak z dołu nie bardzo widać, nie? Może więc, właśnie, ktoś wpadł na to, że jeżeli te opisy gigantów się potwierdzą, to również inne aspekty Starego Testamentu i wielu innych starożytnych książek zaczną być traktowane jako opisy starożytnych, faktycznych wydarzeń, tyle tylko, że zniekształconych przez fakt, że opisywali to ludzie z cywilizacji daleko przedtechnicznej. Drodzy Państwo, jest takie powiedzenie, już nie pamiętam czyje, ale bardzo mądrego człowieka, że dostatecznie zaawansowana technologia będzie nieodróżnialna od magii. Jestem przekonany, że gdyby do dzisiejszego świata przeniósł się człowiek ze starożytności, takiej, i to jeszcze zwłaszcza pasterz, a przecież religia żydowska to jest bardzo w bardzo dużej części właśnie religia oparta na przekazach np. Na pasterzy i innych tego typu ludzi. Czyli taki nie dość, że człowiek. Z czasów preteknologicznych pre jeszcze bardzo proste. Gdybym miał dzisiejszą rzeczywistość opisać, to opisałby o żelaznych ptakach, które połykają ludzi, i czyli samolotach i wielkich, wielkich metalowych robalach, które połykają ludzi i porywają je głęboko pod ziemię. To byłoby znowu metro, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. a znowu, gdybyśmy my. Z bardzo podstawowym dobytkiem przenieśli się do starożytności, to już chodzilibyśmy za magów, bo przecież umielibyśmy stworzyć z niczego ogień, wystarczy zapalniczka, umielibyśmy, umielibyśmy samym głosem wpływać na rzeczywistość, wystarczyłyby jakieś urządzenia, które byśmy ze sobą zabrali z interfejsem głosowym i tak dalej i tak dalej. Także drodzy państwo, sprawa jest bardzo, bardzo ciekawa, zwłaszcza że traktując starożytne podania, zarówno Stary Testament, jak i podania hinduskie, podania sumeryjskie, podania chińskie, można śmiało zastanawiać się, czy czasem stworzenie człowieka nie było rzeczywiście aktem kreacji. Tylko, że za sprawą manipulacji genetycznej. A stworzenie ziemia, Ziemi też czy nie było aktem kreacji, tylko przy pomocy technologii, tak zwanej terraformacji, czyli dostosowania warunków środowiska do potrzeb określonej rasy. A stworzenie człowieka mogło być manipulacją genetyczną ówczesnym. Ów, ówcześnie żyjącymi istotami na Ziemi, żeby dopasować nas, ludzi, do potrzeb kosmitów. Na przykład po to, żebyśmy byli trochę bardziej inteligentni i żeby łatwiej się dało przystosować nas do roli pracowników. W dzisiejszym slangu byśmy raczej nazwali biorobotami. Drodzy Państwo, i w tym kontekście też bardzo ciekawie Um, przedstawia się ją um, się kwestie związane z um, gigantami, którzy to właśnie bardzo często w podaniach występują jako królowie, jako mędrcy, jako bohaterowie, istoty bardzo, bardzo wyjątkowe i o upodobnienie się do których bardzo często y, starożytne ludy zabiegały, między innymi poprzez różne, nazwijmy to, zabiegi, na, na dzieciakach, po to, żeby na przykład wydłużyć im kości. Zaczniemy, drodzy Państwo, od przeczytania kilku artykułów źródłowych. Potem wrócimy właśnie do mojego komentarza na ten temat. Zanim jednak zaczniemy, przypomnę, że seria ta nazywa się Spiskowe Teorie. Teorie omawiam tak, jak przedstawione są one, drodzy Państwo, w internecie. To, że jakąś teorię omawiam, to wcale, drodzy Państwo, nie znaczy, że w nią wierzę. A jedynie posługując się analizą logiczną, yy, robię ciekawy materiał rozrywkowy. Podkreślam jednocześnie bardzo, bardzo mocno, że to, że coś jest. Logiczne to wcale nie znaczy, drodzy Państwo, że musi być prawdziwe, ale także w drugą stronę. To, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że musi być nieprawdziwe, że musi być nieprawdziwe, a że musi być nieprawdziwe. No i też chyba najważniejsze, zwłaszcza w dzisiejszych bardzo porypanych czasach, to, drodzy Państwo, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, drodzy Państwo, że nasi politycy tego nie zrobią. Raczej jest, <laughs> przepraszam, bardzo prawdopodobne, drodzy Państwo, że zrobią. No i teraz, może zacznijmy, drodzy Państwo, od czytania źródeł, a potem przejdziemy do omawiania dalszego. Oczywiście, przeczytamy te źródła i skomentujemy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Obiecałem, drodzy Państwo, poważne źródło. Proszę bardzo, National Geographic. Wersja polska, więc artykuł będzie po polsku. No, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobre źródło. Nasze e, no uchodzi za takie źródło, e, no, 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 szanowane, tak to, um, tak to powiedzmy. I, e, I co tutaj jeszcze dalej można powiedzieć? No, właśnie, e, szanowane i Mainstreamowe, jakby, jakby nie było. I tu mamy, drodzy Państwo, artykuł pod tytułem Kim byli ludzie z Adeny? Jak odnaleziono kości gigantów? Jest to artykuł y, pana lub pani, która się niestety nie podpisała, a, a, a bardzo, bardzo szkoda. E, drodzy Państwo, National Geographic. Kiedy pod koniec XIX wieku Yy, niedaleko posiadłości Adena yy, w Chiloci yy, w Stanach Zjednoczonych odnaleziono kości. Środowis środowisko naukowe z początku miało poważne kłopoty, by yy, uwierzyć w to, co widzą. Wyglądało na to, że należały do ludzi, którzy mierzyli od 2,5 do ponad trzech metrów wzrostu, a ich czaszki wyglądało odmiennie od naszych. Kim byli giganci z Adeny? I tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie byli pojedynczy ludzie, to nie były pojedyncze osobniki, które można by uznać za pewien wybryk ewolucji. Coś poszło nie tak. Jest nawet przecież taka choroba, gigantyzm w naszej medycynie, no, że po prostu ktoś był duży. Nie, to było całe społeczeństwo tychże właśnie gigantów, a, poza, a dodatkowo poza tym, że byli bardzo, bardzo duzi, to mieli inaczej zbudowane czaszki. Czytamy dalej. Nazwa kultury Adena pochodzi właśnie od nazwy posiadłości, w której okolicy natrafiono na pierwszy skopców. W nim archeolodzy znaleźli wielkie kości oraz czaszki. Według ówczesnych oględzin wszystko wskazywało na to, że budowa głów ich właścicieli była zupełnie inna niż nasza. Objętościowo mózgo czaszki znacznie przekraczały naszą, do tego dochodziła mocna i większa niż u nas żuchwa. Proszę państwo, oczywiście to nie jest tak, że większa czaszka musi od razu oznaczać większy mózg, a większy mózg to też nie jest tak, że od razu oznacza mm, mm, dużo, dużo inteligentniejszego człowieka. Einstein, wbrew pozorom, miał całkiem małą głowę, mały mózg, a był genialny, ale tam podobno była jakaś anomalia, coś tam, rozdzielenie półkul, nie wchodźmy w to. Natomiast a, natomiast no, dinozaury miały wielkie czaszki, a w środku maleńki ptasi mózg, prawda? Ym, natomiast no, generalnie jednak tak jest, że im większa głowa, tym większy mózg, a im większy mózg. Tym raczej, tym raczej inteligentniejszy osobnik. I no bo generalnie po co tworzyć wielką głowę, jeśli nie ma, jeśli nie ma, jeśli nie ma, jeśli nie po to, żeby trzymać tam no... Jak... Czy znaczy inaczej, jeśli jest to inny gatunek, inne zupełnie zwierzę i tak dalej, to oczywiście. Natomiast, jak mamy no, humanoidy, no to i bardzo podobny zestaw narządów i tak dalej, no to raczej większa czaszka jest po to, żeby był większy, drodzy Państwo, mózg. Mhm. Czytamy dalej. Sprawą chętnie interesowały się ówczesne media. Gazety oraz autorzy broszur popularno-naukowych rozpisywali się o tajemniczej rasie gigantów to jest bardzo ważne rasie nie pojedyncze osobnice cała rasa, która miała zasiedlać północ Stanów Zjednoczonych w czasach prekolumbijskich, czyli przed Kolumbem. W XX wieku do analizy szkieletów przystąpili Antropolodzy i archeolodzy potwierdzili wnioski poprzednich badaczy i w raportach z roku 1945-1957 napisali o wysokich czołach oraz wyjątkowo wydatnych kościach policzkowych. Także oni zwrócali uwagę na rozmiary żuchwy. Oceniono, że ludzie z Adeny mieli największe puszki mózgowe ze wszystkich do tej pory poznanych. No, jak łóżka mózgowa była wielka, no to już mózg w środku raczej na pewno był wielki, no bo inaczej co chłobotałby się tam. Dodają, że nic nie wskazuje na to, by czaszki były zdeformowane celowo, jak zdarza się to w innych kulturach. O tych celowych deformacjach czaszek, deformacjach czaszek jeszcze będziemy sobie, drodzy Państwo, mówić, bo to też jest bardzo ciekawe. Kolejne kopce odnajdywane w regionie stanu Ohio, odsłaniały wielkie szkielety. Jednocześnie dwudziestowieczni naukowcy łączyli badania nad kulturą lokalnych ludów z anatomią tajemniczych gigantów. Jednak nikt nie pokusił się o poważną rekonstrukcję wyglądu człowieka z Adeny. Aż do niedawna, w maju 2015 roku, Maria Kimur, malarka i artystka grafiki 3D na podstawie danych postanowiła przez Dostarczonych przez naukowców postanowiło odtworzyć możliwy wygląd gigantów. Efekt jest fascynujący. No, i tylko, tylko tego, tego efektu nie pokazali. No, tak wyszło, że nie wyszło. nie Natomiast to jest właśnie. Natomiast już, drodzy Państwo, no, bardzo, bardzo mocno widać. Dalej, drodzy Państwo, antyradio. I tutaj już znana nam wszystkim Romana Makówka, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i która mam nadzieję niedługo zazna spokoju w pracy. Czy ludzie giganci istnieli naprawdę? Oto teorie na temat tajemniczych olbrzymów. Tutaj przeczytajmy sobie fragmenty właśnie, które mówi, pisze, pisze Romana, a potem sobie przejdziemy jeszcze do innych źródeł i na końcu będzie kolejny komentarz. Odkrycia archeologiczne wskazują, że w dawnych czasach z zamieszkiwały istoty znacznie przekraczające wzrostem obecnych ludzi. Istnieje wiele teorii na temat tajemniczych Olbrzymów o gigantach, wspomina Biblia. Synowie Nefilin Goliad, no nie tylko synowie Nefilin i Goliad, ale też wprost <coughs> giganci, ale także Nefilim jako tacy, no i Goliat. No Goliad też rzeczywiście. Goliat to bardziej wydaje się na zasadzie takiej nierasy, tylko raczej pojedynczy osobnik, który trafił się bardzo, bardzo wielki, ale to też o Goliacie sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie w ogóle o tym, jak działa, drodzy Państwo, genetyka, bo rzeczywiście te, ci pojedynczy osobnicy paradoksalnie też wskazują na to, że kiedyś istniała rasa gigantów. Na świecie. Ech. Mitologia grecka i skandynawska, księgi deuterokanoniczne, a także wiele innych starożytnych źródeł, wielokrotnie od, wielokrotne odkrycia archeologiczne na całym świecie potwierdzają istnienie dziwnej rasy ponad, ono, ponad przeciętnym wzroście. Ja bym się pokusił dalej o kilka raz. O przeciętym wzroście. I zaraz powiem, dlaczego moim zdaniem wiem, te kilka razy jest bardziej pasujące do teorii o paloastronautach niż jedna. Jednak nauka nigdy nie potwierdziła jednoznacznie, do kogo należą ogromne szkielety. No właśnie, do szkielety. Właśnie, bo to weszło w tą zakazaną orchologię, że lepiej o tym nie mówić, to niedobre jest, lepiej będzie pozostawić to w spokoju. Czy ludzie giganci istnieli naprawdę? Teorii jest kilka. Pierwsza z nich mówi, że giganci mogą być pozostałością po jakiejś obcej cywilizacji. Mm -hmm. ale nie wprost. Tutaj się nie zgadzam. Zamieszkującą naszą planetę w zamierzchłych czasach. Inna tłumaczy, że ogromny wzrost odnalezionych szczątków należy mm, może być powiązany z poziomem grawitacji. No i tutaj znowu to odrzucę, bo gdyby Ci ludzie bardzo, bardzo wysocy istnieli bardzo, bardzo dawno i nagle wymarli, to tak, no bo im mniejsza grawitacja, tym rzeczywiście istoty mogą być większe. I tutaj nawet jest taka teoria, że dinozaury wymarły, dlatego że grawitacja nagle ziemi się zwiększyła. Czyli tutaj, no, ale tutaj tak samo, ci giganci by wymarli razem ze zwiększeniem grawitacji. A w zasadzie my byśmy z nich wyewoluowali bardzo szybko. Więc ta, ale, a tutaj mowa jest raczej o tym, że oni żyli bardzo niedawno bardzo niedawno kilkaset lat temu, kilka tysięcy lat temu nie kilka milionów. Starożytne jaszczurki i owady były o wiele większe niż obecnie, więc jeżeli wtedy na Ziemi żyli ludzie, to byli dużo wyżsi niż obecnie. Kolejna mówi o tym, że to starożytni bogowie kosmici przysłali tu swoich potomków, by zasiedlić ziemię i stworzyć nową cywilizację. Ja powiem szczerze, w tę teorię nie za bardzo wierzę. Za chwilkę na koniec będzie teoria, którą przedstawię za moim zdaniem taką najbardziej sensowną. Cmentarz Bogów w Ekwadorze. Miejsce zwane... Changa i Minas jest częścią odnalezionego na południu Ekwadoru pradawnego miasta gigantów. W roku 1965 ksiądz Carlos Miguel Vaca zupełnie przypadkowo odnalazł tajemne przejście w jaskini Tajos. Odkryty tunel prowadził do komory, w której spoczywały fragmenty. Ogromnej wielkości szkieletów, których właściciele mogli mieć nawet po 7 metrów wzrostu. Duchowny, przy, y, przez wzgląd na szacunek do zmarłych, utrzymywał swoje odkrycie w tajemnicy. Znalezisko ujrzało światło dzienne dopiero po śmierci strażnika. Giganci z Wisconsin, 4 maja 1912 roku w New York Times, czyli drodzy Państwo, jak najbardziej mainstreamowej. Poważnej gazecie no New York Times, drodzy Państwo, ukazał się artykuł o odkryciu w Lake Dalewan w Wisconsin. Nad jeziorem o tej samej nazwie znaleziono y, ziemny grobowiec, a w nim 18 ogromnych szkieletów. Jak mówiły doniesienia prasowe, odkryci giganci za życia mieli około 3 metry wzrostu. Co więcej, szkielety miały po 6 palców u rąk. I nóg oraz wydłużone czaszki. Wielki człowiek z Adeny. To już, drodzy Państwo, było z innego źródła. Gigantyczny palec z Egiptu. Mający 38 cm długości, zmodyfikowany palec został sfotografowany przez. Gregora Spory w roku 1988. Na potwierdzenie jego autentyczności właściciel znaleziska przedstawił certyfikat i zdjęcie rentgenowskie zdobyte jeszcze w latach 60. Niestety naukowcy nigdy nie zbadali tego fragmentu, bowiem jego odkrywca wystraszył się nadmiernego zainteresowania prasy i zniknął z nim. Na zawsze, Olbrzym z Kaukazu. W 2008 roku w Gruzji, w rejonie Bordzomi, odkopano kości starożytnego Olbrzyma. Ustalono, że miał on wysokość między 2,5 a 3 metry, a jego czaszka miała być trzy razy większa od ludzkiej. Osiem lat wcześniej niedaleko wsi udabno również znaleziono szkielety 4 metrowego. Goliata. Jednak doniesienia o podobnych znaleziskach w tej części świata pochodzą już z roku 1920, kiedy to ogromne szkielety znaleziono w jaskini położonej na zboczu góry Kazbek. Podobnego odkrycia dokonano również w górach Tien, położonych w radzieckiej, centralnej Azji, niedaleko Himalajów, w 1945. Znaleziono również czaszka, tam miała obwód 84 centymetrów. Jeszcze sobie, teraz to już będzie takie spiskowo-teoriowe medium, ale sobie przeczytajmy kilka fragmentów z portalu globalna.info. Tytuł artykułu to Nephilim to nie mit, lokalizacje gigantów odnalezione w Ameryce. Eee... O, tu jest ciekawy fragment. Pod koniec lat 50. podczas budowy drogi w Dolinie Eufratu w południowo-wschodniej Turcji odnaleziono wiele grobowców zawierających szczątki gigantów. W, tym, w tych miejscach kości ud. Zmie yy zmierzono na 120 cm. Joe, Joe Taylor, dyrektor Muzeum Skamieniowości Mont Blanco, yy otrzymał zlecenie wyrzeźbienia ludzkiej kości udowej. Ten olbrzym miał około 4-6 yy metrów wzrostu. Yy. Prawdopodobnie był to szkielet osoby sprzed potopu, Czas gigantycznych organizmów, kiedy wiemy, że ludzie żyli przez kilka stuleci. Nawet po potopie, w księdze rodzaju 6, 4, powiedziano, w tamtych czasach na Ziemi byli ludzie, w księdze liczb byli giganci, przepraszam, to już. Cały cytat wcześniej przytaczałem bezpośrednio z pisma. A w Księdze Liczb 13.28-33 czytamy: Izraelscy szpiecy zbadali ziemię Kanan w ramach przygotowań do inwazji. Zgłosili rasę gigantów, która sprawiała, że poczuli się jak zwykłe koniki polne. Pod koniec lat 50., podczas budowy drogi do Linii Eufratu w południowo-wschodniej Turcji. Dwa razy ten sam tekst. Doniesienia o gigantach i wielkich szkieletach są częścią historiografii obu Ameryk. Wiele indiańskich plemion z Ameryki Południowej wspomina o gigantycznych ludziach, którzy żyli i przemierzali kiedyś tereny zamieszkane przez ich przodków. W ciągu 200 lat. W Ameryce zebrano około 100 opisów e, dotyczących szkieletów ludzi, e, mierzących około dwie, ponad 2,3 metra i więcej. Szkielety często odnajdywano w kormorach grobowych, kamiennych kryptach, jaskiniach, starożytnych polach walk i ogromnych kopcach położonych na rozległym terytorium. Rozciągając się na wybrzeża, od wybrzeża do wybrzeża, istnieją oficjalne zapisy mówiące, że agenci Biura Etnologii zbadali ponad 2000 kopców. Wśród znalezionych w nich przedmiotów były perły w dużej liczbie, a niektóre z nich były bardzo dużych rozmiarów. W XVI wieku hiszpańscy podróżnicy penetrujący wybrzeża Ameryk opisywali. Widywanych przez siebie żywych gigantów. To jest bardzo ciekawe. Żywych, czyli wtedy oni, e, drodzy Państwo, już byli, prawda? E, hmm. e, co tutaj? E, przepraszam, lecimy, lecimy. Znaczy, istnieli Żyli e, trzech kapitanów hiszpańskich statków, a także Sir Francis Drake, kapitan John Smith hmm. i wielu innych podróżników donosiło o ponad przeciętnych wysokich rdzennych mieszkańcach których spotkali podczas swoich wypadów w roku 1519 hiszpański odkrywca Alonso Alvarez de Pineda sporządził mapę linii brzegowej Gulf Coast Nanosząc na nią rzeki, zatoki, punkty orientacyjne i miejsca nadające się na porty. Niedaleko miejsca, w którym rzeka Mississippi wpada do Zatoki Meksykańskiej, odkrył duże miasto, a po obu stronach jej brzegów, w odległości 6 mil, w górę jej brzegu, około 40 tubylczych wiosek. Pineda opisał plemiona osiadłe w pobliżu rzeki Mississippi jako parę gigantów o wzroście od 10 do 11 dłoni i rasę pigmejów o wzroście około 5-6 dłoni. Dłoń, jako jednostka miary, oznacza wymiar od 7 do 10 cm. Od 7 do 10 cali, czyli od 17,8 do 25,4 cm, co oznacza, że giganci mierzyli nawet do 2,5 m traw wzrostu. W roku 1523 hiszpańska flota odkryła, odkryła zdominowała i objęła rządy nad Ka na Karaibach za sprawą historyka Pitera Martyra który współpracował z Radą do spraw Indii, Zaczęli, zaczęło krężyć wtedy bardzo dziwne opowieści. Ciekawą relację przekazał tubylec, który nawrócił się na chrześcijaństwo i został zabrany do Hiszpanii. Wieś niosła, że tubylcy byli biali i ich król i królowa byli gigantami, których kości, gdy byli małymi dziećmi, były rozmięczane maścią w, z dziwnych ziół, Potem ugniatane i rozciągane jak wosk przez osoby wtajemniczone w tą sztukę, co sprawiało, że biedne ofiary ich magii były na wpół żywe, dopóki po wielokrotnym powtarzaniu tych zabiegów nie osiągnęły wreszcie swojego wielkiego rozmiaru. To jest takie właśnie sztuczne tworzenie gigantów. O tym zaraz sobie też, drodzy Państwo, będziemy mówić. Hiszpański odkrywca Lucas Vazquez de Lnion odwiedził wiele hiszpańskich plemion. O jednym plemieniu napisał. Tubylcy mieli białą skórę, ich wąsy są brązowe i zwisają im do pięt. Rządzi nimi gigantycznych rozmiarów król o imieniu Data, którego córka jest tak samo wielka jak on. Mają pięcioro dzieci. Zamiast na koniach król jest noszony na barkach silnych młodych mężczyzn, którzy biegną z nim w różne miejsca, które pragnie odwiedzić. Sir Francis Drake wspomina w swoich pamiętnikach, że nawiązał kontakt z gigantami z Patagonii w 1578 roku, a latem 1959 widział gigantów na północ od San Francisco. W roku 1602 Hiszpanie odkryli wyspy Santa Barbara. Na początku XX wieku odnaleziono na nich ponad 3000 szkieletów, które, które z nich miały rozmiar do 2,70 m. Donoszono tam również często o odnalezieniu tajemniczych czaszek, które zawierały podwójne rzędy zębów. Setki relacji z ekshumacji szkieletów na terenie USA informowały o ich pewnych bardzo nietypowych cechach anatomicznych. Były to m.in. wielkogłowe, wydłużone czaszki, olbrzymie szczęki, w których mogłaby się zmieścić twarz normalnego człowieka. I podwójne rzędy zębów. Znaleźli ziska takie daktowano również na okres między 3362 a 8000 lat temu. Podtrzymałem słowo również. Po, 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 pochodzenie północnoamerykańskich północno gigantów jest owiane tajemnicą. Istnieją dziesiątki tysięcy ustnych przekazów, których czci się ich niczym bogów, a czasami przedstawia jako. Groźnych, ludożerczych wojowników. Jedno jest pewne. Obecnie istnieje wiele dowodów, aby badacze mogli zająć się wyjaśnieniem tej zagadki. Drodzy Państwo, jaka teoria jest tutaj najciekawsza? Zwróćmy uwagę na kilka faktów. Pierwszy fakt, że wygląda na to z pism, m.in. z Biblii, że Giganci brali się z pewnej krzyżówki, że krzyżowali się ci nadprzyrodzeni, ci, którzy przyszli z nieba, z ludźmi. Zwykle to krzyżowały się nadprzyrodzone jednostki męskie z kobietami z ziemi, ale na przykład w mitologii greckiej mamy, yy, mamy przecież również sporo o romansach. Kobiet boskich, na przykład Hera, nie pozostawała dłużna Zeusowi, i tam wiele dzieci miała. I te, ci, te dzieci, które brały się z tych związków, były wyjątkowe, prawda? Czasem, czasem miały, no generalnie zawsze były wyjątkowe. Czasem to była wielka siła, czasem wielka siła i wzrost, czasem intelekt. Wiele różnych takich wyjątkowych rzeczy, ale zawsze były niesamowicie wyjątkowe, zawsze stworzone do wielkich celów i prawie zawsze miały bardzo, bardzo dużą wiedzę. Często zostawali królami, tak to chyba, tak to chyba można określić. I drodzy Państwo, zobaczcie, jak to wszystko zaczyna się układać. Jeśli, taki, jeśli założymy, że przylecieli tacy kosmici i że niektórzy złamiali zalecenia i zaczęli się spoufalać z tubylcami, czyli w tym wypadku z, ziemi, z ludźmi żyjącymi na ziemi. Jeśli ci przybysze byliby choć trochę podobni do nas, ludzi, nazwijmy to zachowaniem, to można śmiało powiedzieć, że. Więcej kontaktów, nazwijmy to, seksualnych z miejscowymi mieliby mężczyźni. Chociażby z bardzo prostej przyczyny. Kobieta, jak zajdzie w ciążę, no to, ma no, no to już zajdzie, tak? Natomiast mężczyzna, jak spłodzi dziecko, to może czy nie z tym dzieckiem zostawić i mówić, że to nie jego problem. Oczywiście jest to świństwo, oczywiście tak nie można. Oczywiście ja to potępiam. No ale taka jest natura. I pytanie, czy tylko natura ludzka, czy generalnie jest to pewna stała kosmiczna. Ale zachowanie takie bardzo ludzkie, prawda? Czyli przyjeżdżają, widzą, o kurczę, jakie fajne niewiasty, ten Tegas, zaczynają się wbrew zaleceniom z nimi spoufalać. Część zapewne zachowa się jak tata psychopata i te swoje dzieci porzuci i nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Część natomiast zechce się potomstwem zająć, nie mogąc ich zabrać z powrotem na statek, zacznie je kształcić, zacznie um, uczyć pewnych rzeczy, zacznie starać się budować im jak najlepszą przyszłość. prawda? Natomiast część w ogóle stwierdzi, że chrzani i zostaje z rodziną na ziemi i nie wraca na statek. Jeśli tych ostatnich będzie wystarczająco dużo, to dowódca eskapady, może stwierdzić, że kurde pierdziele, bo tutaj się robi już jakiś syf totalny yy, i rzuci i coś, co będzie miało na celu taki wielki reset, na przykład wielką powódź. I tutaj witamy w, w kwestiach związanych z wielkim potopem, prawda? Który bardzo ciekawe według niektórych podań, wcale nie miał zniszczyć ludzkości, tylko miał właśnie zniszczyć istot, część istot, które przyszły z nieba, ale się zbuntowały dowódcy. No i teraz tak. Załóżmy, że genetyka nas i tych kosmitów jest podobna, na tyle podobna, że możemy się krzyżować, ale jednak zupełnie inna. No bo to my zostaliśmy stworzeni na ich podobieństwo po to, żeby móc się z nimi kontaktować, ale no nie po to, żeby być tacy sami. Na przykład... Mieliśmy krócej żyć, chociażby po to, żeby nie zebrać za dużo w czasie naszego życia informacji, żeby nie pomyśleć, że warto się zbuntować. Mieliśmy być raczej słabsi, po to, żeby nie stanowić zagrożenia fizycznego. No i jakbyśmy byli mniej, mniejsi, to już w ogóle super. Zwłaszcza jeśli uznać za prawdziwą wersję z, z, z księg sumeryjskich że kosmici przylecieli po złoto. No to do tworzeń, do pracy w kopalni to taki gigant się gorzej nadaje, niż taki mniejszy, prawda? No i mamy, no i mamy, mamy takich, mamy takich kosmitów, przepraszam, mamy, no i jakie by było potomstwo, prawda? Potomstwo pewnie by, by skoro Ci ojcowie byliby dużo inteligentniejsi od matek, no bo matki byłyby sztucznie tworzone, to potomstwo prawdopodobnie byłoby inteligentniejsze, większe i bardziej długowieczne. Kurde, zupełnie tak jak wielcy prorocy z Biblii. Prawdopodobnie ojciec czy też inni próbowaliby się z nimi w różny sposób kontaktować, i prawdopodobnie mieliby wiele różnych dziwnych kontaktów. Prawdopodobnie też, poza tym, że byliby inteligentniejsi, zadbano by też o ich wykształcenie, dzięki czemu mogliby uchodzić na przykład w starożytnych społeczeństwach za magów, tak jak bardzo często ci giganci uchodzili. No i przede wszystkim, ponieważ byliby inteligentniejsi, silniejsi, mieliby większą wiedzę, jeszcze za sprawą tatusia, który by o to zadbał, mogliby zacząć zakładać swoiste Rodziny królewskie, prawda? żeby normalnie rządzić ludźmi, prawda? Problem by się zaczął robić po kilku pokoleniach. Bo albo cały czas braliby sobie niewiasty z ludzi, a wtedy tych genów byłoby coraz mniej, albo by też stosowali chów sobny, A z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że chów wsobny. Podobnie jak u ludzi, jakby owocowałby różnymi problemami nie tylko z budowy fizycznej, ale również psychiatrycznymi. I stąd być może spora nazwijmy to nadprodukcja psychopatów i innych tym podobnych w opisach, w opisach tych starożytnych bogów i tych Przepraszam, w tym wypadku to nie starożytnych bogów, tylko starożytnych linii królewskich tuż przed upadkiem. Bo wiadomo, że jak oni już zaczynali psychopacić, to wcześniej czy później ludzie się ich pozbyli, prawda? Ciekawe, nie? Takie skłonności do psychopatii znajdujemy również w wielu rodzinach nazwijmy to arystokratycznych. Nazwijmy to w średniowieczu. I i, I tyle. I zostawmy. Więc to by się, drodzy Państwo, zgadzało. Kolejnym etapem, jak już te rody wymarły, albo w jakiś sposób je obalono, była kwestia podszywania i upodobniania się do nich. Drodzy Państwo, jeżeli ludzie byli przyzwyczajeni, że rządzą nimi jednostki bardzo wysokie, jednocześnie na przykład o specyficznym kształcie czaszek, to żeby zapewnić dziecku posłuch wśród ludu trzeba było zadbać o to żeby było wysokie i miało specyficzny kształt czaszki dzieciaczki jak są małe mają jeszcze te czaszki takie dość nazwijmy to plastyczne i niestety poprzez różne owijanie im tego bandażami pasami różnych rzeczami można im te czaszki zdeformować i tak robiono Rzakomu on na terenie starożytnego Egiptu. W każdym razie, no, wiele się mówi na ten temat, że ci pierwsi królowie Egiptu mieli bardzo dziwne czaszki. Być może właśnie ze względu na deformacje, a być może ze względu na inne rzeczy, że to jeszcze na przykład byli kosmici czy potomkowie tych kosmitów. I to, 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 suger, to tłumaczy te wszelkie deformacje. Natomiast kwestie takich. Dość powiedziałbym pojedynczych przypadków gigantów, którzy jednak w przeciwieństwie do dzisiejszych chorych na gigantyzm, którzy zwykle są po prostu chorzy i mają bardzo poważne schorzenia, przez to na przykład krótko żyją, często w bardzo niedużym komforcie życia. Tamci giganci byli wielcy, silni, twardzi. No to można tutaj, tutaj się zastanowić, czy czasem nie mamy do czynienia z taką pewną kwestią genetyczną, o której tłumaczy się. Jest taki kazus, który się omawia, przynajmniej u mnie w szkole, każdy student prawa go znał. Generalnie był taki kazus, że było małżeństwo, i to małżeństwo, ona zaszła w ciążę. I urodziła dziecko. I dziecko było murzynkiem. Przepraszam, czarnoskóre było dziecko. Tfu, cofam, teraz już tak nie wolno mówić. Za czasów, jak ja studiowałem, jeszcze wolno było używać słowa na M, teraz już nie wolno. Ehm, a studiowałem na superlewicowym Uniwersytecie Warszawskim i jeszcze kilkanaście lat temu to słowo na tym uniwersytecie przechodziło. Przepraszam, cofam, czarnoskóre dziecko. Tatuś biały jak śnieg, mamusia biała jak śnieg. Dziecko czarne. No to mamusia no wie kurczę, że tatusia z nikim nie zdradziła, więc wie, że to jest dziecko tatusia. No ale tatuś nie wierzy, no bo kurczę, no on już tego nie wie. No ale i jak to to skórę dziecko? No i okazuje, zrobiła się z tego bardzo głośna sprawa i okazuje się, że genetyka jest taka, że jeżeli miałeś w rodzinie czarnoskórego, mogłeś mieć tego czarnoskórego bardzo, bardzo, bardzo dawno temu w rodzinie i już te geny, że się tak wyrażę, jest ich bardzo, bardzo mało i generalnie wszyscy w twojej linii są już, mają skórę białą jak śnieg. Normalnie możesz grać księżniczkę, królewne śnieżkę, ale masz w sobie te geny i one się mogą przy pewnym zbiegu okoliczności ujawnić i Biała mamusia z białego tatusia urodzi czarne dziecko. Zakładam więc, że podobnie może być w przypadku genów, nazwijmy to tych zostawionych jeszcze tak bardzo, bardzo dawno temu. Genów związanych, nazwijmy to, z bardzo wysokim wzrostem i innymi, yy, innymi drodzy Państwo, cechami, które im towarzyszą, że niscy, 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 niscy nagle Bach, synek, gigant. Tyle drodzy Państwo. Co Wy o ten temat myślicie? Bardzo proszę. Piszcie w komentarzu. Dawajcie znać. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!